A więc w takim razie oglądamy sobie tutaj na Steamku, oglądamy sobie teaser Małej Syrenki. Jeśli się uda faktycznie, ja to właśnie faktycznie się uda, ja to wytnę i ja to sobie jutro wrzucę na kanał, bo to musi być akurat spoko. Tylko nie wiem, czy nie wiem, czy to wleci na Hedosi Games, czy na Hedosiego. Chyba lepiej na Hedosiego. Jak chcesz, nie Hedosie, Hedosie dawaj, na normalny kanał. No, dobra, to... Na OG. No, OG. Dobra, lecimy. A dobra, ty sobie jeszcze równolegle puścisz, czy jak? Chciałem dać stream. Znaczy ja już sobie oglądałem go, więc mogę sobie po prostu go puścić, cokolwiek chcesz. Dobra, to odpalamy sobie. Czekajcie, stop. Lajki. 109 do 423. Co jest? Dobra, tu się coś musiało wydarzyć ewidentnie. Skoro taka jest dysproporcja lajków, to coś tu musiało wydarzyć. Ewidentnie. Pod czym? No bo ten trailer, co nie? Na kanale Walt Disney Studios. On ma lajki 109 tysięcy w górę, 423 w dół. Prawie 4 razy więcej. Ja wiem dlaczego i to też powiem zaraz, ale to są dwie rzeczy. Także obejrzyj go, ja ci powiem, o co chodzi. Dobra, to oglądamy. Ja absolutnie nie rozumiem powodu takiej dysproporcji lajków. Dobra, to powiedz mi pierwszą rzecz, jak myślisz, ale ty nie rozumiesz, dlaczego by tak mogło być? No pewnie chodzi o Małą Syrenkę, samą postać, no bo nic innego tu nie ma, no jest pokazana sama Mała Syrenka. No. Dobra, to już ci mówię, o co dokładnie chodzi. No dawaj. Rzecz pierwsza, ja sobie wpiszę z boku dla pewności. Dajcie chwilę. O, coś się zmieniło na ekranie. Okej, już wiem. Zaczęła się transmisja, widzę, coś się tam. Dobra, to zaraz tam pójdziemy, tylko szybko tu dokończę. Tak, jeszcze nic się nie dzieje w ogóle, więc wiesz, spokojnie. Chodzi o to, że tak, już ci mówię. Jestem pewien, że dużo 30-latków dało dislajki przez kolor skóry aktorki. To jest rzecz pierwsza. No właśnie, powiem ci szczerze, tak. Ja dobrze nie widziałem, ale tak właśnie się zastanawiałem, czy kolor skóry tu nie jest taki. Tylko ja tak szczerze mówiąc, tak patrząc, to nie wygląda. No właśnie, bo to wiesz, dużą rolę gra światło, nie? To wydaje się, jakby po prostu była biała, ale byłaby po prostu, wiesz, pod światłem takim ciemnym. No. Dobra, ale sprawdzimy na boku, jest faktycznie czarna skóra. Okej. Okay. No i... Powiem ci tak. Jakby to powiedzieć... Mi się wydaje, że to już nawet nie chodzi o to, że kolor skóry gra jakąś rolę, chociaż też pewnie, no to wiadomo, no... Tak jak było z She-Hulk, tak? Też sam fakt, że to jest po prostu serial o kobiecie, a nie o mężczyźnie, też sprawił dużo, wiesz, złych ocen. No. Ja tak tutaj mi się wydaje, że to już nie chodzi o sam fakt koloru skóry. To jest już w ogóle i tak na minus, jeżeli chodzi dla filmu, przez te opinie tych ludzi. Pewnie ci sami, co dosłownie pisali opinie do She-Hulk, ale do konkretów. Powiem ci tak, dla mnie osobiście... Uroda, nie ta, zupełnie, jakby... Naprawdę. Nie księżniczka. Ja liczę na to, że ja liczę jak, po prostu... Nie jak Mała Syrenka wygląda według was? Tak, powiem ci, że ja po prostu liczyłem na wierne odwzorowanie postaci. Naprawdę nie mam nic przeciwko pewnym osobom. Czekajcie, to inaczej zapytam, tak, czekajcie.
Wejdźmy sobie w małą scenkę, weźmy sobie jak ten. Przyjrzyjmy się. Mamy małą scenkę taką, no tutaj kreskówkową. Kontra mała scenka ta. No właśnie mam odpalone dosłownie. No ja dosłownie teraz na Steamie przełączam pomiędzy kartami. Karta z tym z kadrem z tej, wiesz, oryginalnej małej scenki tej animacji, co nie? I mała scenka tutaj ta, nie? No. Czekaj, to ja wam coś powiem. Po kolei, nie? Macie odpalane kreskówkową i filmową, i tą teraz live action. Tak. To tak, po pierwsze. Pomijając sam kolor skóry, bo to naprawdę... To już jest naprawdę detal, stary, bo jakby... Tak. Ja osobiście uważam, że to nie powinno grać, nie powinno być przeszkodą. Mnie to nie przeszkadza. Ale wiem, że dużo osób może przeszkadzać. Trochę na miejscu. Ja osobiście wolałbym, żeby była biała, jako, jeżeli chodzi o odwzorowanie dosłowne. W tym sensie wiesz, tak. Jakby, żeby to było... W tym sensie tak. Tak. Ale nie w sensie jeżeli... takim, że wiesz, że nagle no... Żeby to był jakiś problem. No to nie jest, no jeżeli chodzi o to. To nie ma żadnego w ogóle, wiesz, przeszkody. Ale tak. Rzecz pierwsza, włosy. Czy mi się wydaje, czy ta mała syrenka live action ma w ogóle dready? No, trochę to wygląda jak dready. Szczerze, na tym teaserze ciężko to widać. Potrzebny byłby trailer, gdzie byłby jakikolwiek kadr na powierzchni. Żeby to dobrze zobaczyć. No. Nie, ja tu widzę, że tą część jest jakby taka normalnie rozpuszczona, a lekka się. A druga część taka bardziej. Tak te góra włosów, nie? Czubek głowy. Tak, to one są takie lekko dredziaste, co już mi trochę, jeżeli tak faktycznie by było, trochę mi nie pasuje, no bo tu znowu jeden totalnie inny, wiesz, szczegół. I teraz tak. Twarz. Znowu, pomijając kolor skóry. Nie ta uroda, nie te proporcje. To inny typ urody. Znaczy wiesz, też pamiętaj, tak. Nie jest łatwo przenieść, znaczy ogólnie, animacja, zrobienia live action w scenie animacji nie jest prostą rzeczą, ale da się dobrać osobę o podobnym typie urody. Bo to jest, tak, szczerze, ja widziałem tyle fanmade'ów. Szczerze, no. Tutaj akurat mała scenka ma bardziej taką dziewczęcą urodę, niż jej taką średnio kobiecą albo kobiecą. Znaczy nie, bo ona ma taką średnio kobiecą, to nie jest już taka pełna kobieca uroda, ale powinna być bardziej dziewczęca, jak już. Tak, właśnie to też jest właśnie minus tego. I no mówię, no po prostu, no to widziałem dużo fanmade'ów. Jakkolwiek dużo osób by tego nie odebrało, jak dużo osób by tego źle nie odebrało, dla mnie po prostu te, widziałem fancasty białych aktorek, no po prostu jakoś, no bardziej pasowało, no bo nie oszukujmy się, ciężko jest dobrać dobrą osobę czarnoskórą do postaci, która była biała. No tak, to jest ta podstawowa różnica, nie? No nie, to właśnie o to chodzi. Więc to jest tylko minus. Mogę coś wnosić, bo powiedzieliście, że mała syrenka tutaj powinna mieć bardziej taką dziewczęcą urodę, ale... No ja powiedziałem. Ale jakby to było tak, to wtedy by, jakby powiedzmy tam, 15-latka by się zakochała w, nie wiem, tutaj ale byłby nie ten... Ale nie o to chodzi, 20. Bo nawet są, wiesz, dziewczyny w wieku tam powiedzmy 25 lat, które wyglądają jakby miały 18. Są takie, które mają taką dziewczęcą urodę. Ja bym powiedział, nie wiem czemu, ja bym powiedział po tym zwiastunie, że ona ma może z 30 lat. Szczerze. Dałbym jej z 30 maksymalnie. I ona ma. Sprawdzimy to. Właśnie sprawdzimy. Nie sprawdzaj. Ja nie sprawdzaj, ja ci powiem. No to dawaj. Powiedziałbyś, że ile ma. Powiedziałbyś ogólnie, że ile ma. Dobra, dałbym 25 właśnie. Takie. Ja bym dał minimalnie więcej. Myślę, że między 28 a 30, bo jakoś tak to światło pada, jak no patrzę teraz. Strzef 28. Ma 22. No to dużo się nie pomyliłem. No nie, ale mi się wydaje, że jakby często widać różnicę między na przykład, nie wiem, 20 a 25. Dość często, choć nie zawsze. Wiesz, tutaj nie, jakaś... nie do końca. To różnie jest. Co nie zrobisz z bajką dzieciństwa? Co nie zrobisz z bajką dzieciństwa mojego? Czemu teraz nagrywasz bajka dzieciństwa, jak to... właśnie, to jest też coś takiego w ogóle. Bajka dzieciństwa. Się zawsze mówi bajka dzieciństwa, ale... Mówisz tak o wszystkich bajkach, które się oglądało w dzieciństwie, nawet jeśli nie były takie bardzo ważne. Tak trochę nadużywanie słowa, moim zdaniem. Czasami. Każda bajka Disneya to zajebista bajka na dzieciństwo. Bez przesady. To się... Ja oglądałem dużo bajek, lubię bajki, ale nie wszystkie uważam za jakieś super, hiper, nagle. W sensie, lubię małą scenkę, ale to nie jest jakaś bajka, która bardzo mnie tak lubiłem. Więc mi to nie przeszkadza jakoś bardzo. Mi jest okej. Okay, no. W sensie, ja tylko szczerze, że akurat... Wie, że ja mam siostrę, że akurat starszą, że akurat to była jedyna płyta, jaka była w domu, kiedy byłem mały. Oj. To był jedyny typ bajek, jaki był w domu.
Ja w ogóle pamiętam, że najpierw obejrzałem wersję małej scenki gdzie ma blondynku. Pamiętam taką pierwszą wersję obejrzałem. Wiem, o co chodzi. Że się wetnę. Wiem, o co chodzi. Ten drugi stream to jest po prostu dla osób głuchoniemych. Dobra, ale to za chwilę my sobie tam przyjdziemy. Dobra, więc wiecie co? Ja dam temu teaserowi lajka, bo mi tam nie przeszkadza. Mam nadzieję, że będzie... On jest bardzo ładny wizualnie. Oddaje. No, rozumiem tutaj oburzenie ludzi. Ja trochę mi się to nie podoba, ale nie na tyle, żeby nagle skreślać filma. Prawdopodobnie wydaje mi się, że dużo osób już przez samą tutaj wygląd już skreśli ten film. Wydaje mi się, że tak będzie trochę z niektórymi osobami. Tak jak to było. Takie doświadczenia po tym Władcy Pierścieni, że o, jak już coś zmieniają, to pewnie znowu będzie taki gówno czy coś. Nie wiem, taka jest moja opinia. Ale tyle powiem. Czekajcie, panowie, zaraz będziemy czekać. Zaraz przejdziemy sobie już na streama. Poczekaj, chcę tylko skończyć tutaj o małej scence, żebyśmy mogli zakończyć, bo ja to shotuję na kanał. Także to już będzie tutaj na tyle w kwestii tutaj małej scenki. My sobie dalej będziemy tam oglądać tam rzeczy disneyowskie. No i w sumie to tyle. Więc no jeśli jesteście ze streama, to spoko. Jeśli oglądaliście na kanale, to też spoko. Trzymajcie się. Pa, pa.